Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem opowiedzieć kilka słów o usytuowaniu kontynentów takie jak Atlantyda, kontynent Mu, Lemuria, bo dużo chodzi słuchów, gdzie był ten niby kontynent, a jedni mówią, że na Pacyfiku, a inni mówią, że gdzie indziej. Inni mówią, że Atlantyda jest gdzieś koło Grecji, a inni mówią, że gdzie indziej. Więc chciałem według moich badań po prostu wyjaśnić, gdzie były te kontynenty, ponieważ jest dużo dezinformacji na ten temat. A więc, kontynentem Mu, tak zwanym, ten właśnie popularnym kontynentem Mu, jest biegun południowy, który jest w tej chwili przykryty przez lód, przez śnieg, ponieważ w dawnych erach ten kontynent był całkiem inny klimat miał. Żyły tam cyklopy jednookie, bardzo wysokie istoty. Była tam dosyć dobrze rozwinięta cywilizacja. W tej chwili ten kontynent znajduje się na biegunie południowym. To jest dokładnie biegun południowy, który jest przykryty lodem. I nikt nie ma wstępu praktycznie na ten kontynent. Ten kontynent jest pilnowany przez specjalne służby. Tam są robione badania nad grawitacją. Tam jest wejście do strefy, gdzie są dwa inne kontynenty. Po prostu jest Ziemia w środku, ma drugą atmosferę, jest po prostu pusta. Są tam dwa kontynenty, gdzie jest wejście właśnie na tym kontynencie, na kontynencie południowym, do tej drugiej strefy. Tam dodajmy, że za czas II wojny światowej zginęły całe jednostki niemieckie, po prostu zostały jakby, rozpłynęły się w powietrzu, po prostu nie ma ich. Właśnie tam jest, drodzy kochani, wejście do drugiej strefy. Jeśli chodzi o Lemurię, Lemuria została według moich badań usytuowana na Oceanie Indyjskim. Po prostu na południu od Indii była Lemuria, między Afryką, a między Indiami, na części Oceanu Indyjskiego, ale na południu. I tam właśnie była Lemuria. Tak, rzeczywiście jest to prawda, że cywilizacja na Lemurii była bardzo zaawansowana, że mieli Radę Starszych, która rządziła całym systemem. No, mieli swoje piramidy, mieli swoją cywilizację, mieli swój system. I po prostu z pewnych przyczyn ten kontynent został jakby, no, zatonął z przyczyn naturalnych, z przyczyn tektonicznych, po prostu utonął. Chciałbym też powiedzieć kilka słów na temat Atlantydy, jak już wcześniej wspomniałem w wcześniejszych filmikach. Po prostu Atlantyda jest usytuowana dokładnie tam, gdzie dzisiejsze Azory. Tam w tej chwili są badania, prowadzone badania przez naukowców z Portugalii i z innych krajów. Koło wyspy San Miguel, 40 km na głębokości, znajduje się wielka piramida, o której się oczywiście nie mówi. Jest to wszystko w tajemnicy. Piramida ma wysokość 60 metrów i podstawa jest 8000 metrów kwadratowych. Jest to piramida schodkowa. Dodajmy, że po prostu nurkowie tam zostali wysłani. Tam był pewien jeden artykuł w prasie, można w internecie nawet zobaczyć odkrycie piramidy w Azorach pod powierzchnią Atlantyku. A właśnie występuje ta cywilizacja, która po prostu też z przyczyn nieznanych po prostu się zapadła, Atlantyda, i ten kontynent po prostu opadł na dno Atlantyku. Ja chciałem powiedzieć Państwu, że wiele było takich miejsc, które po prostu na świecie się zapadły, czy tam są pewne takie ruiny, które są u wybrzeży Japonii, jak również u wybrzeży Kuby znaleziono też miasta, które były piramidy schodkowe, które też zatonęły z powodów tektonicznych, z powodu trzęsień ziemi. Także jest po prostu, to jest cykl ziemi po prostu, że z jakiś czas jedne kontynenty się wynurzają, po prostu chłodzą się, niektóre płyty tektoniczne ocierają się o siebie, powstają trzęsienia ziemi, jedne płyty tektoniczne się zapadają, drugie się wynurzają i to po prostu jest proces natury materialnej, w tym świecie materialnym. Na marginesie chciałem Państwu zaproponować nasze podkładki. To jest podkładka Superhuman, która jest po prostu do harmonizowania struktur wody, jest bardzo dobra. Ona powoduje to, że woda po prostu nam się harmonizuje, podwyższa się wibracja. Dodam, że tu nie chodzi o jakby dezynfekcję wody, tu nie chodzi o to, żeby po prostu była przepuszczana przez jakiś filtr czy coś takiego. Po prostu chodzi o podniesienie wibracji, ponieważ woda, jeżeli przejdzie przez filtry węglowe, może ma cały czas tą samą wibrację. Także właśnie ta podkładka służy do podwyższenia wibracji wody, żeby ta woda była dla nas zdrowa i dobra.
Jak również mamy tą średnią podkładkę, ta A5, która też jest bardzo zdrowa. Też ją można używać w kuchni, można używać ją podkładając pod materac, żeby się lepiej wyspać. To właśnie jest ta podkładka. Mamy też podkładkę tą małą do kieszeni, która jest też zharmonizuje nam struktury wody, którą można nosić w portfelu lub też używać w restauracji, czy w barze, czy gdziekolwiek jesteśmy. Jak również chciałem Państwu zaproponować Aronit Personal. Aronit Personal, który służy do odpromieniowywania negatywnych promieniowań od żył wodnych, od promieniowań geopatycznych, jak również od promieniowania elektromagnetycznego, pochodzącego od urządzeń elektrycznych. To promieniowanie, dodam, że jest bardzo szkodliwe, jonizuje powietrze na plusowo, a więc ten odpromiennik daje te jony minus, które nam są potrzebne. Również chciałem Państwu zaproponować odpromiennik Home Office, który jest bardzo zdrowy. Można go zakupić na naszym Allegro, na linku pod YouTube'em. To właśnie jest ten odpromiennik Home Office, który można stosować do zabezpieczenia swojego mieszkania, biura, miejsca pracy. To jest właśnie ten odpromiennik. Jak również odpromiennik Travel, który jest do samochodu. Można go podwiązać pod siedzeniem kierowcy, przykleić taśmą i on tam po prostu powoduje, że komfort jazdy się zwiększa. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.